początku wiosny roku 2015 ruszyła akcja Buty muszą chodzić. Akcja polega na tym, że działamy wraz z proboszczami parafii. Oni najlepiej wiedzą, jakim rodzinom potrzebne są te buty. Zgłaszają albo wysyłają samych podopiecznych, albo oni zgłaszają. I na tym podaniu wypisane są, jaki rodzaj buta, dla kogo to, dla młodzieży, dla dzieci czy dla osób dorosłych, jaki numer buta. Szykujemy te buty na magazynie i ksiądz proboszcz albo rodzina odbiera. No to są różne rodziny. Ksiądz proboszcz załatwia dla półsierot, sierot, dla rodzin patologicznych, bezdomni dostają, dzieci, młodzież i ludzie dorośli. No więc zgodnie z porami roku, jak na wiosnę to idą wiosenne buty, lato, jesień i na zimę też bardzo dużo poszło właśnie butów zimowych. Od wiosny roku 2015 rozdaliśmy około 500 bucików. Skorzystały dzieci, młodzież i ludzie dorośli. Buciki te pozyskujemy od darczyńców, za które bardzo im szczerze i serdecznie dziękujemy. To są właśnie w różnych porach roku dostajemy buciki, które zgodnie z tą porą roku musimy rozdawać swoim podopiecznym. Akcja jest pod tytułem Buty muszą chodzić, więc cały czas pozyskujemy od tych darczyńców, cały czas księża proboszczowie proszą nas o dane dla swoich parafian i akcja nadal trwa i nadal trwać będzie, bo jeszcze mamy z zapasów i oczekujemy od nowych darczyńców nowe propozycje i nowe buciki. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza również do udziału w takiej akcji dotyczącej odzieży. Przez cały rok systematycznie przyjmujemy odzież od darczyńców i przekazujemy ją osobom potrzebującym. Pod warunkiem oczywiście, że ta odzież jest czysta i przygotowana dla kogoś, kto jej potrzebuje. Ona oczywiście może być używana, może być nowa. Tutaj kluczem są pory roku, bo oczywiście jak idzie zima, to szczególnie jest potrzebna to odzież zimowa, ale już za moment mamy wiosnę, więc teraz szczególnie, jeżeli Państwo macie takie rzeczy wiosenne, letnie, wszystko jedno, czy to są dla dzieci mniejszych, starszych, czy dla młodzieży, czy dla dorosłych, to my przyjmujemy właśnie tę odzież taką wiosenną, letnią, przejściową, bo tego dużo potrzeba. Możecie ją Państwo przynosić do nas tutaj do siedziby Caritas Częstochowskiej na ulicy Staszica 5. Osobą koordynującą akcję społeczną jest pani Ewa Żak. Jej numer telefonu znajdziecie Państwo u nas na stronie internetowej i proszę o kontakt bezpośredni z nią albo tutaj u nas w Caritasie między 8 a 15 od poniedziałku do piątku. Zachęcamy do współpracy z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ponieważ akcja się rozszerzyła na całą diecezję. Mamy bardzo duże zapotrzebowanie, więc z góry bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o nowych darczyńców, tych, którzy mają wielkie serce dla innych ludzi.